kanale, moi drodzy, witam serdecznie, kolejny odcinek. Dzisiaj sobie zagadamy do hakerki. To i tak, mam taki plan, aby pójść do hakerki i powiedzieć jej, że w zamian za to, że pokaże nam swoją twarz, to my wykonamy jakieś dla niej zadania. Zobaczymy, czy się na to zgodzi, porozmawiamy z nią, bo chciałbym się dowiedzieć, kto nami steruje tak naprawdę za tą czarno-różową postacią. Jestem ciekaw, zobaczymy. Dobra. Także, no nie wiem, jakie to zadania będą. Oczywiście będą granice tego, jeżeli będą jakieś takie trudne, to tego nie będziemy robić, spokojnie. Oczywiście nie wszystko, ale jakieś takie służące coś tam pomyślimy. Widzowie, łapkujcie, subskrybujcie i padajcie na Paliąsa i kupujcie sobie koszuleczki, zeszyciki i wiele, wiele, wiele więcej. Po prostu wpadajcie na sklepik. Dobra, to nie wiem, czy podejdziemy pod kopułę. Hakerko, czy nas słyszysz? Bo nie wiem, czy ona śpi, czy jest tak spokojnie. A, słyszę nas, okej, czyli tak, chyba tak nam odpowiedziała. Hakerko, mamy do ciebie biznes. Biznes, biznes mamy. Cały czas was słyszę. O, czyli wszystko słyszałaś. Tak, hakerko. Chcemy zrobić coś dla ciebie w zamian za to, że pokażesz nam twoją twarz. Czy zgadzasz się na takie warunki? Moją twarz? No tak, no chcielibyśmy zobaczyć, ty widziałaś moją twarz, to i ta twarz. No Nubka niestety nie, ale nasze widziałaś. Nubka tu nawet nie ma, dlatego chciałbym, żeby to było wyrównane i żebyśmy wiedzieli, jaką ty masz twarz, hakerko. Czy możemy w ten sposób to... co znaczy? Hakerko, proszę. Ale zdecydujecie się na wszystko. Może. W sensie, wiesz, no na pewno będą jakieś granice. Jak powiesz nam takie zadanie, co będzie, nie wiem, skocz w otchłań i nigdy nie wróci, to na pewno nie, nie? Ale takie, wiesz, pomocne, pomocne dla ciebie po prostu zadanka. Coś w tym stylu, wiesz? Czy zgadzasz się na takie ustalenia? Hakerko? Dobra, to może odejdzie... Odejdziecie z to kakra. Nie, ale no... Ale takie, nie, żebyśmy... Nie, no to... Przecież my to będziemy parę dni robić. Chodzi o takie zadania, co teraz możemy dla ciebie zrobić. Bo chcemy już dzisiaj zobaczyć twoją twarz. No to 100 tysięcy gra za daleko. A w ogóle to już zrobił haker. Ty naprawdę się zamieniasz w hakera. Sztojt wędrował 100 tysięcy kratek. Tak, tak. Jesteście podobni do siebie. No strasznie. Strasznie... Ja nie wiem, hakerka, czy ty oglądałaś filmy z hakerem, co on robił. No to mam pomysł, okej, jaki to jest pomysł, hakerko? Ale czekaj, bo ty mówisz, no bo mam pomysł i dajesz nam zadanie. Czy powiedz, czy się zgadzasz na to, że pokażesz nam twarz? Zbudujecie mój pomnik koło królestwa. Aha, koło królestwa Toyta, czyli tutaj, no, nawet jest miejsce. To jest, to chyba takie normalne zadanie, nie jest to złe. Pomnik! O, dobra, pokażę wam twarz. Czyli się zgodziła? O! Stary, ale zbudujemy jak my ją widzimy, nie? To nie musi być jakie piękne. No dobra, to ja ją zbuduję brzydką. O kurde, chcesz trochę? Ci dam. Jeszcze czarne, hakerko, bo tak z różowego to ciężko. Ile tego? Starczy, jeszcze czarnego trochę. Bo te różowe to powiem ci, że no, z różowego ciężko będzie, a ty jesteś taka... No jeszcze nie widzieliśmy twojej twarzy, także nie zbudujemy cię, wiesz, twojej twarzy, tylko bardziej tego skina, którego znam. O kurde. Ja nie mogę, dobra, jaki wysyp. Dobra, starczy tego. Nie mogę chwycić tego. Za dużo. To dobra, ja chcę zobaczyć, jak ty ją zbudujesz. Dobra, ja mam plan. Hakerko, to na razie nie patrz, tak na koniec, okej? Okay? Nie patrz teraz, my sobie z tobą zbudujemy. Ty, i... ale daj mi też trochę czarnego hakerka. Nie mogłeś jej tego zabrać? Nie. Starczy ci? No starczy. Ona mi nie pozwoliła mi tego zabrać, bo wiedziała, że wybuduję ją brzydką. Dobrze, niech to będzie niespodzianka. No, także proszę, nie patrz, a my z tobą zbudujemy super posągi. Prawda, to świetne to zrobisz. Oczywiście. Dobra, to jest podoba. To jest noga? Co to? A ty twarz tylko budujesz? A to nie wiem, to ma być tylko twarz. Nie, no możesz jak twoja wena twórcza, nie możesz zrobić co tylko zechcesz, nie? Ale nie wiem, stary, jaki ty masz plan. Serce budujesz? Dobra, też zacznę. Ja zrobię całe ciało, niech będzie. Zrobię jej całe ciało. Ale że co, że... Jej się to ma podobać? Nie. Nie, no w sensie wiesz... Takie jak w granicach tolerancji też, żeby nas nie zabiła za to, nie? Żeby się nie poczuła jakoś. Wiesz. Ale... Tak, tak. O, się poczuje. Zobaczę. Jak to jest. Sporanie, co ty... Aha! To jest. Dobra, jeszcze ja już wiem, jak to będzie wyglądać, nie? Ja już wiem, jak to tutaj będzie wyglądać. No to muszę tutaj być. Okej. Tu nic nie daje, tu nic. No tak strzelasz tymi piorunami. Nie strzeluj! Pioruny hakerskie. Wow, spokojnie, hakerko. To ci się nie podoba, proszę, nie, ty masz nie patrzeć, hakerko, przecież.
Proszę nie patrzeć, my sobie tym budujemy, staramy się. To naprawdę świetną twarz ci buduje, taką jak w realu prawdopodobnie. Piękna twarz. Piękna twarz, piękna. No nie mogę kliknąć! Się spodoba. To jest. O, dobra, dosięgłem. Teraz ręce. Ręce niech będą takie. Cyk. Dobra, to będzie łamie. Rączkę zara tu dobudujemy, bo. O, to jest. To jest szyja. Kurde, nie wiem, ty robisz świetną twarz. Co ty dziupiej zrobiłeś? Dobra, nie wiem, zara to. Mi się to bardzo spodoba. Okej. Na pewno jej się to spodoba. Ja zrobię w taki sposób. Dobra, ja nie wiem, nie, to będzie tragedia. Co to jest? Dobra, no okej, i tu jeszcze rączkę trzeba. Cyk. Cyk. Mam nadzieję, że macie fajerwerki, co? Jakie fajerwerki? Będzie co? Będzie co? Jakie fajerwerki? Ale po co, hakerku? O czym ty mówisz, fajerwerki? No potrzebne do następnego zadania? Dobra, tutaj... O, dobre, dobre! Co? Fajnie ją robię. Dobra, chcę to zaraz zobaczyć, nie chcę mieć niespodziankę jak hakerka. Sprawdzę tylko, czy mój... Ej, tak szczerze, to powiem, jest normalnie bardziej obraźliwa od mojej. Ale powiem ci, że ja byłem pewny, że ja równo tą głowę zbudowałem. Co, powiedzieliście, że skończyliśmy? Stary, ta głowa, ale normalnie git jest, tylko ja nie wiem, ta głowa, stary, to jakoś, ja nie wiem, co się stało. Co, jakoś po przejściach jestem, nie? A, twoja to jest jakaś ośmiornica, ale bicepsy ma, no, klasa, klasa. Co tu się wypatrz, hakerko, zrobiliś? Hakerko, od razu mówię, że to przez przypadek zrobiłem tą głowę, tak? Chciałem na środku. Ale wyobraź sobie, że ta głowa jest na środku. Oj, kto to zbudował? A to? No to, Toit. Ja. Ale starał się, ale to jest... Nie wygląda to ładnie? Nie, serio, moim zdaniem... Nie ma su, co? Ale mi się wydaje, że bardziej... A przecież, szczerze, bardziej wrażliwe mam wrażenie, że jest moje niż te twoje, ja nie wiem. To tak szczerze. Hakerko, a jak z moim? Jak jeszcze gorsze? Ale dobra, hakerka, przenieś sobie tą głowę na środek i będzie git. Serio. No nie! Za dużo, Ej, co się stało? Nie no, błagam, no nie zniszczymy tego. O, na szczęście. Dobra sobie to łukiem strzelić, już nie ma szkolenia. To zlegowało serwer. Hakerko, no przepraszam, no starałem się. No nie, dlaczego? Mam nadzieję, że ty sobie to w ten sposób zapiszujesz w swoich kronikach tam. Dobra, koniec budowania. No, staraliśmy się, nie? Może być koniec budowania. A jaki masz plan teraz? Czy... Ej! No na mnie to płacisz. Co to? A, my jesteśmy w kopule! Ej, czemu to jest z Bedrocka całe, patrz? What? Nasz bank, bo o, jest taki koledzy, mocny, nie? Dzień dobry, koledzy. Pobawmy się w chowanego, musicie znaleźć mojego psa. Co? Aha, psa. Patrz, znaleźliśmy nawet dwa pieski. Hello. Nara! Nazywa się Hakerka i ukryłam go gdzieś na Wojanowicach. Aha. Piesek o nazwie Hakerka? Dobra, rozdzielmy się, bo jak będziemy we dwóch biegać, to nie ma szans. Boże, te moby będą tak przeszkadzać. Gdzie ja jestem w ogóle? A, w tej części Wojanowic, okej. Mamy 2 minuty! Czy to całe Wojanowice są do... A pytanie, czy ten pies jest w środku, czy na zewnątrz? Chociaż tyle właśnie, pomóż. Bo ja tu nie wiem. Bo to jest niemożliwe do znalezienia. Jest, widzę! Nie mogę wam powiedzieć. Jest, widzę! A nie, to piłka. Piłka? To piłka. Nie, to piłka. A szukam, latam i szukam. No nie. Ej, tu jest pełno psów tych twoich. No dobrze, w środku jest, to mamy... O! Ale łatwo, mam! Gdzie byłem? W wieżowcu Kati. Ej, nie zabijaj! Jest, ała, zginę! No nie... A, uratowaliśmy go! No błagam, hakerko! Nie. Zostaw tego pieska, to jest twój piesek! No! Nie! Żyje, ratujemy go! Już jedzenia nie mam! Ratujemy. Dobra. Trzymaj totem! Kurde. Pół staka żarcia mi poszło. Ja też, nie? Mi też. O! Co się odwaliło?
chcę stąd wyjść! Co się dzieje? Co ona robi, ta hakerka? Czemu ona chciała tak zrobić? Ten pies żyje? Jeszcze? Żyje! Aha, żyje! Ciebie? A tak szczeknął! Jest tutaj! Dobra. Nie dobra. Ma hakerka. Dobra, zostawmy tego pieska. Hakerka, zostawmy, już go nie chce żyje, co? No właśnie, fajnie, jest zamknięty, no chociaż tyle. Dobrze. Hakerko, co jeszcze? On miał zginąć, ale ma się dobrze, no widzisz, ratowaliśmy twojego psa. Miał zginąć, to był twój piesek. Hakerko, czy już możemy ujrzeć twoją twarz? Czy wykonaliśmy każde nie? Nie możemy. Rozumiem, spoko. To co jeszcze możemy dla ciebie zrobić? Znaleźliśmy twojego psa, zbudowaliśmy ci przepiękne pomniki. Jakie to jeszcze zadanie może być, abyśmy... Jeszcze jedno zadanie, zbudujcie ring? No dobra, no mam jakieś, to z tych bloków co nam dałaś możemy zrobić. Ale to co, ale ja nie będę się stoi ten bił. Będziecie musieli walczyć z ring. Z moimi sługami. Mhm. Dobra, to ja mam... O kurde, obsydian mi dała. Co mnie bije? No, ale to już nie nasyłaj na sługusów! Spokój, te zombiaki, tak nie macie szans na nich. No czekaj, bo ona już sługusów, nawet ringu nie ma, już wysyła. No patrz. Nie wytrzymam. No, kurde! Dobra, buduję to. Dobra, to chyba nie, czy duże to buduję? Chyba nie, takie starczy. Tak. Możesz robić obramowania po prostu. A ja nie mam znowu opcji, nie mogę go złapać. Nie spróbuj złapać tego. Czekaj, to ja ci go podam. Teraz o co to chodzi? O no, jakieś zbugowane obsydiany daje hakerka. Hakerka daje obsydiany tylko z dostępem do palionowi. Dobra, starczy, możemy robić... Ej, co się stało? A, ona dała oświetlenie, świetnie. Żeby nam moby nie biegały. Dzięki hakerka, chociaż tyle od ciebie. A, wielkie dostęp. Dzięki. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Kurde, no teraz jeszcze ten wejdzie tutaj. Co to było? No co? No dzięki powiedziałem. To było miłe, wielkie dzięki powiedziane. Powiedziałem wielkie dzięki, a co małe dzięki? To było miłe, wielkie. Więcej szacunku. Dobra. Ale przecież to było wielkie dzięki. Dobra, mamy dzięki. To, mam jednego koksa na wszelki. Nie wiem, czy ty jakiekolwiek masz. Musisz poteczkę. Mam totem. Dobra, wchodzimy. Jesteśmy w ringu. Trochę mała. Mała, no a nie mówię po... co ty zrobiłeś? Test wytrzymałości. O, działa. O, działa. Widzisz, jaka wytrzymała arena. No, hakerka, przepiękna ta arena. Dawaj nam tych sługusów, bijamy ich i patrzymy na twoją twarz. To załóż se klatę, nie wiem czy masz. Muszę tutaj teraz. A, ok. To pomoże. Hakerko, już? Ej. No. Co jest? Naprawdę? No dobra, w sumie, no git, nie? Mi to tam obojętne, jaka ona jest wielka. Możemy zaczynać, ja jestem gotów! A zombie, o Boże! I dobra, no dobra. Sługa hakerki, świetnie. To chyba pierwsza fala, bardzo prosta. Bardzo prosta, łatwo. Bardzo prosta. O, kolejna fala, bardzo prosta. Jasne, easy. My sobie z tym poradzimy. No ludzie, łatwo. My sobie z tym poradzimy, jasne. Elegancko, za łatwo, tak? Dawaj dewastatorów, chcemy patrzeć na twoją twarz. A, takie blazy. Hakerko, daj już tych dewastatorów, proszę. Ale nawalają mnie. No proszę. No. Lecimy, rozwalamy, Jesteśmy niepowstrzymani, nie? Elegancko! Łatwo! Coś jeszcze? No dobra, sami tego chcieliście. Co się stanie? Co się może stać? Co się... A, czemu za mną? Łatwo! Lecimy. Ale dostałem od ciebie! Ej, dobra! Ej, tu jest ochrona! Ła, jednak nie. Dobra, starujemy koksa i nawalamy ich. Ale ty żyjesz? Żyję. Ale co to za życie? Dobra. Nie ma ochrony. Dobrze, nie ma ochrony, spoko. Hakerko, zabijamy ich, ale już więcej nie resp. To już starczy. Ojej, bo się wydostałem. Co nie, uderzyłem cię przy jakim cudem? To! No stary niechcący. Dobra, nawalam. Ile żyjesz? Uciekaj! Wydostaj się od nich, zabijam ich. Dwóch powaliłem. Stary, oni zdychają, damy radę. I zjadłem koksa. Dobra. Serio, chillerka. Chillera. Muszę zjeść. Chillera. Ej. Wszystkim na mnie, co jest?
Dobra, stary, dwóch już zostało. Końcóweczka. Let's go! Łatwo! Chcemy zobaczyć twoją twarz, hakerko. Pokonaliśmy twoje fale. Troszkę zmęczyliśmy się dzisiejszym dniem. Gratulacje, jesteście gotowi? Oczywiście! Tak! To jest nie wiesz, że nam pokażesz twarz. Pokaż twarz. W końcu będziemy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Naprawdę, nie? No dobrze, przygotujcie się. Ale czekaj, jak ty nam pokażesz? To zdjęcie jakieś będzie, czy co? Gerko, jak ty chcesz się nam pokazać? Dodaj nas na Facebooku. Gdzie my? Czemu nas? Co? Ole, daleko od Wojanowic. Czemu tak daleko? Hakerko, no spójrzcie się w stronę oceanu. Oceanu. No dobra, i oceanu, co? Oceanu, no. Patrzymy. Tu? Ale nic się nie dzieje. Nie w stronę Wojanowic. A, tam, no dobra, no patrzymy tam. Spoko. O co ci chodzi? Czemu tak przeciągasz? Co to? No nie, to jest jakiś... Ale czekaj, czekaj. XD jeszcze. Ej, ale ty jesteś boomerka, nie? Ej, no serio, hakerka. Hakerka, hakerka boomerka. Nie, ją to bawi, stary. I co, że to twoja twarz? Mega ładna. Ty masz drugie wybudowane. O co? Hej! Mega, mega ładne. Hakerka, mega ładne, nie? Świetny troll, ale... Mega. O mój Boże, nie, to ja nie wiem, stary, no... Tyle na marne, tak? I chcesz nam powiedzieć, że to jest twoja twarz. Poki zrywać. Nie no, ty... Ona się śmieje znowu. Ej, dobra, hakerka, ty masz tak 35 lat, co? Ty się zatrzymałeś w 2010? Kiedy to było modne? Nie, ile? No tak mi się wydaje, bo to tak, kurde, powiem ci, że... No wiesz, nie? Mega dziwne. Mega dziwne. A, i tyle. Co, nie podoba wam się? No tak średnio, hakerka, nie? Słabo. Nie wiem, to nie dobra. Była prawdziwa twoja twarz, ja świetnie. Znałem tą twarz. Liczę, że następnym razem pokażesz normalną twarz, że nie będziesz nas trollować jakimiś boomerskimi żarcikami.